Organizowana przez Biuro Podróży, Sportu, Turyzmu, Wycieczka w Góry Kaukazu rusza samolotem z Warszawy. Żegnamy Warszawę. Pod nami Stadion Dziesięciolecia. Na pograniczu Europy i Azji leży pasmo gór zwane Kaukazem. Kaukaz dzieli się na zachodni, centralny i wschodni. Nasza wycieczka przebywać będzie na Polanie Dombajskiej w Kaukazie Zachodnim. Samolotem przelatujemy do Mineralnych Wód. Stąd autokarem ruszamy do Piatigorska, uzdrowiska położonego u stóp Kaukazu. Miasto rozbudowane jest tarasowato na stokach wzgórz, a nazwa jego pochodzi od leżącej w okolicy góry Myształ o 5 wierzchołkach. Atrakcją uzdrowiska są kolorowo podświetlone grające fontanny oraz duża, nowoczesna pijalnia wód. Z Piatigorska ruszamy doliną rzeki Kubań. Po drodze zatrzymujemy się przy Zaporze. Punktem docelowym naszej wyprawy jest Polana Dombajska, do której prowadzi droga wojenno-suchumska. Rzeka Tyberda wije się malowniczo w dolinie otoczona coraz wyższymi górami, a leżące nad nią miasto Tyberda posiada łagodny klimat. W Tyberdzie zwiedzamy Muzeum Przyrodnicze oraz okalający miasto park z okazami fauny kaukaskiej. Przyjeżdżamy do celu podróży – Doliny Dombajskiej. Dolina Dombajska, leżąca na wysokości 1650 metrów nad poziomem morza, jest pełna zieleni, otoczona najwyższymi szczytami zachodniego Kaukazu, pokrytymi wiecznymi śniegami i lodowcami. Mieszkamy w pięknym, nowoczesnym hotelu górskim noszącym nazwę Dombaj. Wczesnym rankiem zwiedzamy dolinę i okolice. Unoszące się mgły stwarzają bajkową scenerię. Po ich opadnięciu, w świetle schodzącego słońca, ukazał nam się majestat gór. W głębi widać zakrzywiony ząb Sufrudżu, 3785 metrów nad poziomem morza, i urwistą turnię Biała Jakaja, 3831 metrów nad poziomem morza. Szczyty górskie zapłonęły różem i złotem. Thank you.
Wczesnym rankiem wyruszamy na pierwszą wycieczkę przez Ruską Polanę do wodospadów Chud Khur. Początkowy odcinek drogi przebywamy niedawno zbudowanym wyciągiem krzesełkowym. Idziemy wśród górskiej zieleni, traw i kwiatów sięgających nam do ramion, a zbocza gór pokryte lasami graniczą z wiecznym śniegiem i lodem. Po prawej stronie widzimy najwyższy szczyt tej części Kaukazu, Dombajn Ulgen, 4047 metrów nad poziomem morza, ze wspaniałymi lodowcami. Kwiaty są tak piękne, że mimo małej ilości czasu zatrzymujemy się i robimy zdjęcia. Wokół wodospadów położonych powyżej 2000 metrów nad poziomem morza kwitną różnokolorowe rozchodniki, mikołajki, gencjany i wiele, wiele innych kwiatów, których nazw nie znamy, ale urok ich zdumiewa nas i zachwyca. Każdą niedzielę odbywa się na Polanie Dombajskiej targ, na którym tutejsze kobiety sprzedają swoje wyroby z owczej wełny. Po wykonaniu ciekawych zakupów odpoczywamy na pięknych tarasach hotelu, popijając kawę. Następna wyprawa to już lodowiec Alibek. Droga wiedzie starym, wysokopiennym lasem.
Zatrzymujemy się na cmentarzu alpinistów, którzy zginęli na ścianach i lodowcach Kaukazu, zwłaszcza na Biała Jakaja. Idąc dalej przez ukwiecone hale, podziwiamy otaczającą nas panoramę górską. Przedzierając się przez zarośla i krzewy, mijamy schronisko alpinistów. Wśród zieleni i kwiatów dochodzimy do czoła lodowca Alibek. Wchodząc na lodowiec, odczuwamy nagłą zmianę temperatury. Masy otaczającego nas lodu poorane są szczelinami o różnych głębokościach. Szczeliny wypełnione są czystą, kryształową wodą o zabarwieniu zielonkawym. Poruszanie się po lodowcu bez odpowiedniego ekwipunku i doświadczenia związane jest z dużym niebezpieczeństwem, wobec czego nasze zwiedzanie ograniczone zostało do niewielkiego odcinka. W kotle bocznej moreny znajduje się mały staw 2300 metrów nad poziomem morza. Chodzimy wśród ogromnych głazów i ze zdumieniem patrzymy na piękne kwiaty rosnące na tej wysokości. Wracamy romantyczną drogą wśród przesiąkniętego wilgocią drzewostanu i kwiatów. Topniejący lodowiec tworzy spadający z wysokiego progu skalnego wodospad, którego huk zagłusza rozmowę, a rozpryskujące się krople wody zraszają turystów stojących w promieniu kilkudziesięciu metrów. Rozszalały żywioł wody wzbudza w nas podziw i grozę. Z
Zmęczeni całodziennym trudem, ale pełni wrażeń, wracamy na Dolinę Dombańską, mijając budowę nowych hoteli i schronisk turystycznych. Jedna z najdłuższych i najtrudniejszych tras prowadziła na przełęcz Kuchorską, leżącą w głównej grani Kaukazu na wysokości 2780 metrów nad poziomem morza. Od schroniska północnego 2020 metrów nad poziomem morza prowadzi na przełęcz uczęszczanych od wieków ścieżka abchacka, stanowiąca przejście na południową stronę Kaukazu. Idziemy stromym zboczem, przed nami wodospad spadający z drugiego progu skalnego. Wspaniałe pioropusze sasanek, różowe budziszki, liliowe kompanule ciągle nas zachwycają. Roślinność z wysokiej zmienia się w kobiercową. Podchodzimy na drugi próg skalny 2700 metrów nad poziomem morza. Zmienia się gwałtownie sceneria. Wchodzimy w krainę wiecznych śniegów. Na przełęczy widzimy wiele okolicznościowych pomników i tablic stawianych podczas lotów turystycznych. Po wielu godzinach osiągamy przełęcz Kuchorską. Po drugiej stronie roztacza się przed nami widok na południową stronę Kaukazu, na piękną, słoneczną Gruzję. Robimy dłuższy odpoczynek. Dodatkowym celem naszej wycieczki jest bezimienny szczyt o wysokości 3100 metrów nad poziomem morza, wznoszący się na północny zachód od przełęczy. Zdobycie go jest możliwe dla turystów jedynie z przewodnikiem ze względu na skalę trudności i niebezpieczeństwa. Jedynie część uczestników osiągnęła szczyt, z którego roztacza się wspaniała panorama obrazująca ogrom i majestat Kaukazu. W dole widać zakosy drogi wojenno-suchumskiej. Schodzimy nad dwoma jeziorami kuchorskimi, które zwracają uwagę różnym zabarwieniem wody. Wody wyższego jeziora są ciemnogranatowe i przejrzyste. Wody niższego jeziora mają zabarwienie mleczno-turkusowe.
Wśród kwiatów i skał schodzimy do pozostałych uczestników wycieczki. Posyłając ostatnie spojrzenie górom, żegnamy je, mając jednak nadzieję, że jeszcze tu wrócimy.